Grudziądzy podczas 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 90 tysięcy złotych. W całej akcji brało udział aż 500 wolontariuszy. Imprezy w Grudziądzu zorganizowano m.in. na hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko, w Centrum Kultury Teatr i w klubie Akcent. Po raz pierwszy odbył się również bieg na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka, w którym wzięło udział ponad 300 osób. Najważniejszą częścią całej akcji oczywiście były zawsze licytacje. Plaster on z autografami. A wiem, że pan jest fanem żużla, więc będzie musiał sam siebie przelicytować. To jest dopuszczalne, licytowanie to samego siebie. To jest w turnieju obok prezydenta. Dokładnie. Tak? Tam są, zdaje się, jakieś podpisy? Są autografy startujących zawodników. No to jest rzecz niepowtarzalna, której nie można na pewno nigdzie indziej kupić. To na Allegro 300 zł minimum. Gdzie są fani teraz żużla w Grudziądzu? Proszę. Tu jest otwór do przeciągnięcia karty. Jest Misiu. Proszę uważać, trzymaj tutaj. Nie no, proszę państwa, ten pan ma dużo więcej pieniędzy. Które rząd i które ale miejsce? To nie ostatnia licytacja, w której pan będzie brał udział, więc musi dawkować. 250 zł trafia do... dziękujemy. Do puszeczki. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Zostanie pan z nami, prawda? Reporterów, uśmiechy. 20, 125. 120 zł na razie mamy. Za chwilę pojawi się książka. 100 zł za takiego dużego misia. Proszę, diabeł w komitywie z karczmarzem bawią się razem w misie. Cały czas czaruje. Czy ktoś da 110 zł? Wspaniały misiu. Proszę, jest 110, brawo. Gorące brawa, bardzo dziękujemy. Tureczki, bardzo widzę tureczki. Mamy 200 zł. Czy 210? 200 zł po... jest 210, jest 210. A wcześniej zakład produkcyjny, tam też będzie kilka gadżetów licytować. Prasa oczywiście rejestruje, nasi aktorzy Grudziący wręczają. Bardzo, bardzo dziękujemy. 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I proszę tak się nie cieszyć, zaraz będzie buziak od karczmarza. Wrzucamy pieniążki do puszki. Oj, chyba musi ktoś pomóc nam. Marcin, nie pomożesz nam? Poradzimy sobie, to jest specjalista od wrzucania pieniążków. Skończył specjalną szkołę, która właśnie nauczyła go wrzucać pieniążki. Złotych przyjęliśmy jako cenę wyjściową. Czy ktoś z państwa chciałby zostać właścicielem takiego złotego serduszka i dać 1000 złotych? Czy uda nam się to zlicytować w dniu dzisiejszym, proszę państwa? Śmiało, proszę, proszę.